Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych Orlen. Dzień dobry, witam. Panie dyrektorze, realizowany przez Orlen projekt otrzymał bezzwrotne dofinansowanie w wysokości zawrotnej 62 miliony euro. Co to jest za projekt i co kryje się pod jego trudną nazwą? Tak, to jest projekt Clean Cities. To projekt, który dotyczy wdrażania wodoru w transporcie. I tak naprawdę wspomniany poziom dofinansowania dotyczy trzeciej fazy tego projektu, bo już od ponad 3 lat realizujemy właśnie projekt Clean Cities Hydrogen Mobility in Poland, czyli wdrażanie wodoru w transporcie, właśnie budowa infrastruktury do tankowania, do produkcji, do dystrybucji wodoru. I tutaj ta trzecia faza tego projektu dotyczy budowy 16 stacji tankowania wodoru zlokalizowanych w różnych częściach Polski i źródła dodatkowego, już kolejnego źródła wytwarzania wodoru, tak zwanego hubu wodorowego, który w tym przypadku będzie zlokalizowany w Szczecinie. Czyli te pieniądze konkretnie wydacie na budowę tych 16 stacji? Tak, tutaj, tak jak powiedziałem, zakres dotyczy budowy tych 16 stacji tankowania wodoru plus źródła wytwarzania wodoru, już kolejnego, bo do tej pory funkcjonujące, czyli hub Trzebinia i hub Włocławek. Jakby w kolejnych latach przy tak dużej ilości stacji i konsumpcji wodoru no będą wymagały kolejnego źródła wytwarzania wodoru jako paliwa. A 16 ogólnodostępnych stacji powstanie, a ile jest obecnie w Polsce? Tak, dzisiaj właśnie warto powiedzieć, że to jest kontynuacja, więc już dzisiaj w Polsce funkcjonują 2 stacje takie, można powiedzieć, mobilne, czyli w Krakowie, gdzie zaczynaliśmy w ogóle pierwsze testy, pilotaż dostaw wodoru i jego wykorzystania w transporcie miejskim, właśnie w Krakowie. Druga stacja jest w Płocku, mobilna, która tutaj pozwala na testy i pilotaż autobusów wodorowych od różnych dostawców. Natomiast takie ogólnodostępne stacje, stacja w Poznaniu od stycznia, funkcjonująca pod potrzeby komunikacji miejskiej. Tam codziennie tankujemy 25 autobusów wodorowych i to jest właśnie największa stacja funkcjonująca tutaj nawet w tej części Europy, która tak duże ilości od samego początku funkcjonowania jakby wykorzystuje wodoru właśnie do autobusów komunikacji miejskiej w Poznaniu. Te autobusy codziennie jeżdżą po ulicach Poznania, więc tam warto, że tak powiem, będąc w Poznaniu, również sprawdzić, że tak tego typu jak to działa pojazdy, w praktyce. Jak to działa w praktyce. Natomiast 4. stacja w trakcie testów w tej chwili, też ogólnodostępna stacja w Katowicach, również w tym roku będzie otwarta i ogólnodostępna dla wszystkich użytkowników. Tam w tej chwili realizujemy pierwsze testy autobusów wodorowych również od różnych producentów. Natomiast w trakcie budowy, właśnie w ramach tej pierwszej i drugiej fazy projektu Clean Cities, są kolejne stacje, które są zlokalizowane we Włocławku, w Bielsko-Białej, w Warszawie, w Gorzowie Wielkopolskim, w Pile, w Krakowie, więc tutaj mamy cały szereg inwestycji, które są w toku. No niektóre są na etapie już pierwszych prac budowlanych, niektóre jeszcze na etapie przetargów. Natomiast to jest cały cykl projektu. W tej chwili mamy jakby pozyskane finansowanie na 27 stacji tankowania wodoru, które zamierzamy do 2027 roku jakby zrealizować. Natomiast oczywiście nasz główny cel do końca tej dekady chcielibyśmy wybudować w Polsce ponad 50 stacji tankowania wodoru. A te 16 stacji do kiedy chcecie to jest wybudować? Rok 2027. To jest... Tak. Okay. To jest też związane z warunkami tego konkursu, w którym uczestniczyliśmy i w którym właśnie pozyskaliśmy grant. A skąd Orlen w ogóle bierze wodór? No tutaj, jeżeli chodzi o wodór, to należy zaznaczyć, że tak, po pierwsze ten wodór musi spełniać odpowiednie wymagania, czyli jeżeli chodzi o jakość, więc tu pierwsze źródła wodoru, które posiadamy, czyli hub Trzebinia i hub Włocławek, one jakby wymagały inwestycji w węzły, między innymi sprężania i doczyszczania tego wodoru. Więc te 2 źródła to są jakby źródła wodoru. W Trzebini to było takie pilotażowe, niewielka produkcja, bo około 40 kg wodoru na godzinę. Natomiast tutaj Włocławek, no to już jest bardzo duże, największe w tej chwili źródło w Polsce, bo ze zdolnościami dzisiaj na poziomie 170 kg na godzinę, a docelowo z możliwością jakby rozbudowy do ponad 0,5 tony produkcji wodoru
właśnie jako paliwa w transporcie 0,5 tony na godzinę, więc to jest naprawdę duże źródło tutaj w centralnej Polsce, no, które też, no, można powiedzieć, zmienia całe podejście, jeżeli chodzi o dostępność paliwa wodorowego w naszym kraju. A dlaczego mówię o jakości? Dlatego, że ta jakość, która jest wymagana, jeżeli chodzi o paliwo wodorowe w transporcie, jest niezwykle wysoka. Tutaj mówimy o takich parametrach, 17 parametrach, które należy badać jakby w cyklu ciągłym produkcji. I to są badania na zanieczyszczenia na poziomie jednych milionowych, chociażby taka zawartość siarki 4 ppb, czyli no bardzo niski poziom wymagany. My w tym celu zbudowaliśmy w ogóle nowe laboratorium wodorowe. Nasza spółka Orlen Laboratorium uruchomiła takie laboratorium w Trzebini i we Włocławku właśnie przy źródłach wytwarzania. I warto się pochwalić, bo te laboratoria mają akredytację metod badawczych. Polska jako trzeci kraj na świecie posiada taką akredytację. Oprócz nas jeszcze w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych można tak wiarygodnie i szczegółowo badać wodór. Dobra, to teraz o co chodzi z tymi kolorami wodoru? Bo mnie uczono na chemii, że wodór jest jeden, a tu się okazuje, że no niekoniecznie. Tak, to jest pytanie, które bardzo lubię i jakby z jednej strony jestem przeciwnikiem bardzo kolorowania wodoru, bo mówi się o wodorze zielonym, jako tym najbardziej pożądanym, o wodorze niebieskim czy szarym, natomiast te kolory wskazują jakby na trochę na źródło wytwarzania i preferencje technologiczne, no bo wodór zielony, no to wodór, który produkowany jest z elektrolizy zasilanej ze źródeł odnawialnych. No jakby no, to definicja ogólna, natomiast tutaj ja, mój zespół i tu w Orlenie bardzo lobbujemy i przestrzegamy tego, aby bardziej definiować wodór według emisyjności, czyli jeżeli produkujemy wodór, to policzmy tą emisyjność chociażby dwutlenku węgla czy gazów cieplarnianych ogólnie i wyprodukujmy taki wodór, który jest właśnie zero lub niskoemisyjny. W przepisach regulacyjnych mówi się tutaj o wodorze odnawialnym, który zgodnie z definicjami, które komisja jakby przygotowała, będzie na poziomie redukcji emisji dwutlenku węgla w stosunku do tradycyjnych metod wytwarzania na poziomie 70%. Czyli ten zielony to jest ten o najniższej emisji, rozumiem, tak? O najniższej emisji, ale on jakby preferuje to jedną technologię elektrolizy wody z wytwarzaniu, okej. Ze źródeł odnawialnych, natomiast tych technologii dostępnych na rynku jest bardzo dużo, którymi można osiągnąć ten sam cel redukcji dwutlenku węgla i my preferujemy, żeby po prostu po inżyniersku zawsze jakby z tym właściwym celem do osiągnięcia, czyli redukcją emisji z wytwarzania, żeby jakby mieć zgodną technologię niż z ogólną definicją wodoru zielonego, no bo ona jakby troszeczkę może mylić i jakby zawężać to, te możliwości, którymi dzisiaj świat technologii wodorowych dysponuje. Mhm. Tutaj nas zawsze czytelnicy pytają, jak piszę o wodorze, kiedy stacja wodorowa u nas na stałe? Jakie to są perspektywy? Od czego w ogóle zależy lokalizacja stacji tankowania wodoru? Znaczy to właśnie tutaj nasza strategia w Orlenie, którą przyjęliśmy ponad 2 lata temu w zakresie właśnie chociażby wdrażania wodoru w transporcie, ona się opierała przede wszystkim na tym, że budujemy tam stacje, gdzie widzimy potrzeby rynku. Nie mamy takiego modelu, że jakby ubiegamy się o dofinansowania i w dowolnych miejscach będziemy budować stacje, bo tam jest, nie wiem, miejsce czy dobra lokalizacja pod kątem inwestycji. My równolegle staramy się budować rynek i takim przykładem właśnie jest ten pierwsze wdrożenie tej stacji takiej ogólnodostępnej w Poznaniu, gdzie równolegle z inwestycją współpracowaliśmy z miastem Poznań, z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Poznaniu nad właśnie wdrożeniem zarówno stacji tankowania wodoru, jak i pojawienie się tam floty autobusów wodorowych. I taki model jest najlepszy, bo on od razu powoduje, że taka stacja jest użytkowana, wykorzystywana. Tu w tym przypadku ponad 70% jej zdolności tankowania jest wykorzystywanych od pierwszego dnia, powiedzmy, po uruchomieniu, więc to jest perfekcyjny model, szczególnie, że on dotyczy w ogóle nowego produktu na rynku, więc takie podejście preferujemy. I kolejne miasta podobnie podpisujemy najpierw listy intencyjne, jakby cały czas utrzymujemy dialog
w zakresie, czy i kiedy pojawią się pojazdy wodorowe w danym mieście, bo tu nie tylko mówimy o autobusach, również o innych pojazdach miejskich, takich jak śmieciarki, czy tak jak w Trójmieście rozmawiamy z portami o wodoryzacji portów, czyli jakieś ciągniki do przenoszenia kontenerów i tak dalej. Więc tu staramy się jakby inwestować równolegle. Inwestujemy w infrastrukturę, ale równolegle mamy zespół, jakby, który dedykowany jest do tego, aby budować rynek odbiorców i finalnie decyzje o lokalizacji podejmowane są właśnie o inwestycyjne w oparciu o sprawdzony model właśnie, który jakby opiera się na pełnym wykorzystaniu stacji tankowania wodoru. Ale nie da się ukryć, że obecnie jednak te stacje powstają pod kątem troszkę tych autobusów komunikacji miejskiej. Czy to oznacza, że nie wiem, chodzi o wyeliminowanie spalin, jakie te pojazdy wytwarzają, czy jest to tutaj inny powód? To jest jakby, tu jest kilka czynników, ale przede wszystkim ten główny to jest właśnie taki, że wodór w transporcie miejskim ma wiele zalet właśnie związanych przede wszystkim z wpływem na środowisko. I tutaj nie tylko mówimy o redukcji emisji dwutlenku węgla, ale przede wszystkim w ogóle o redukcji emisji ze spalin w pojazdach miejskich, a w miastach no, to jest kluczowe z punktu widzenia właśnie dużych aglomeracji, aby tego typu problem eliminować. I no, wodór w transporcie miejskim, on tylko przy wykorzystaniu w ogniwach paliwowych, w napędach wodorowych emituje wodę czy parę wodną, więc tu żadnych negatywnych wpływów, żadnego negatywnego wpływu na emisję spalin nie ma, emisję ze spalin. Natomiast dodatkowo jeszcze te pojazdy są dużo cichsze, więc tutaj jeżeli chodzi o hałas również dodatkowy plus. A z punktu widzenia wdrażania w ogóle wodoru w transporcie, no to jest taki pierwszy, można powiedzieć, sprawdzony już model w zakresie całego systemu funkcjonowania, no bo tak, stacje tankowania funkcjonują, można powiedzieć, bez zarzutu i jesteśmy w stanie tankować wodór w autobusach czy w pojazdach nawet ciężkich w krótkim okresie czasu. A po drugie, no autobusy wodorowe, ta technologia jest dojrzałą technologią i już kilku producentów oferuje na rynku europejskim autobusy wodorowe. Sprawdzone. Tutaj chociażby w Płocku były testowane różne autobusy od różnych producentów. No i oprócz zdarzeń takich losowych, no nic złego się nie działo. No tak, to pamiętamy tę słynną kolizję, ale to też był fajny test dla tego autobusu, że faktycznie tam nic się nie zadziało. Na drugi dzień to już wyjechał w trasę. Tak, no można powiedzieć, że jakby potwierdziliśmy tą stronę bezpieczeństwa. Tak. Czy widzicie takie większe zainteresowanie ze strony samorządów? Bo tutaj wspomniał pan o Poznaniu, o Krakowie, no Płock również jak gdyby naturalnie w związku z tym, że tutaj mamy zakład produkcyjny Orlenu. Ale czy inne samorządy też zgłaszają się do was z takimi pytaniami, że chcieliby wdrożyć? Tak, bo tutaj było pytanie nawet wcześniejsze dotyczyło, dlaczego w autobusy wodorowe, dlaczego w miastach, no też z drugiej strony w miastach jest po prostu regulacyjny wymóg, aby floty autobusów miejskich były zamienione na pojazdy zeroemisyjne. A jeżeli mówimy o pojazdach zeroemisyjnych, to dzisiaj dostępne są dwie technologie. Pojazdy elektryczne zasilane właśnie, autobusy elektryczne zasilane bateryjnie. No i oczywiście też autobusy elektryczne zasilane właśnie ogniwami paliwowymi i wodorem. Więc zainteresowanie wodorem jest dzisiaj duże, bo w większości miast autobusy elektryczne już zostały wdrożone i tam pojawiły się bariery związane z ich ładowaniem, z czasem ładowania, właśnie, bo tam jest infrastrukturą. I bateria też jest jakaś taka duża, a na krócej starcza zdecydowanie. Tak, dystans też tutaj odgrywa kluczową rolę. No, autobus wodorowy ma zasięg co najmniej 300-350 km, więc tu spokojnie wystarcza na przejazd przez cały dzień. No niestety pojazdy bateryjne jeszcze te zasięgi są znacznie krótsze, szczególnie w miastach, gdzie ten ruch jest zmienny i też mało przewidywalny.
Więc z tego powodu jest duże zainteresowanie, ale jeszcze jest jeden powód dodatkowy, dlaczego się samorządy interesują, bo również są duże dotacje do zakupu takich flot pojazdów wodorowych, więc tutaj można powiedzieć, zarówno my pozyskujemy dofinansowania do infrastruktury, natomiast samorządy pozyskują dofinansowania do flot autobusów wodorowych. No i to jest tak jakby to finansowanie, ono jest krótkoterminowe. Moim zdaniem to będzie, jak gdyby główny cel dotyczy pokonania tej bariery wejścia, tych dużych kosztów, które są związane z tym pierwszym wdrożeniem infrastruktury, czy floty autobusów wodorowych, czy w ogóle całych wiatr do jakby wiatr serwisowych dla tych autobusów, one też muszą być dostosowane, więc to są te pierwsze koszty, to są takie duże bariery wejścia, takie, jak ja to mówię, porównywalne do tych, kiedy kiedyś budowana była infrastruktura dla paliw tradycyjnych. Też na początku trzeba było tą barierę wejścia przekroczyć, żeby potem można było swobodnie korzystać z tego typu rozwiązań. Wiem, że jeździł już pan autobusem wodorowym. Czym różni się taki autobus w użytkowaniu, w takim odbiorze codziennym od tradycyjnego spalinowego? Ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o takie aspekty jakby i odczucia, to tutaj przede wszystkim ten hałas na pewno będzie dużo, dużo mniejszy. Natomiast jeżeli by nie było tam napisane autobus wodorowy, myślę, że tutaj można by było ich nie odróżnić od tradycyjnych, bo oczywiście no, podstawowa funkcjonalność no, to transport. Natomiast sam wodór czy rozwiązania, one są niewidoczne. Zbiorniki są na dachu, silnik elektryczny zasilany ogniwami paliwowymi, więc tutaj dużych różnic nie ma, no ale przede wszystkim ten wpływ na środowisko, hałas, no to są te plusy, które wyróżniają tą technologię. Omówiliśmy sobie już stację, a teraz ta druga część dofinansowania, czyli budowa tej infrastruktury, tak, związanej z wytwarzaniem. Tak, tutaj w ramach każdej z tych faz projektu Clean Cities planowaliśmy źródło wytwarzania wodoru, bo w tych pierwszych właśnie źródło we Włocławku było tym, które miało zapewnić nam wodór dla zasilania stacji tankowania wodoru budowanych w tamtych fazach. W tej kolejnej, jakby na bazie naszych przewidywań, planów wykorzystania wodoru, jakby zdecydowaliśmy, że będzie kolejne źródło właśnie zlokalizowane w zachodniopomorskim w Szczecinie. Z tego powodu, że też tam zasięg, logistyka wymagała takiego źródła, które będzie obsługiwać właśnie okoliczne stacje tankowania wodoru. I to jest źródło oparte o proces właśnie elektrolizy, 5-megawatowy elektrolizer, który będzie produkował wodór odnawialny, niskoemisyjny, tak zwany zielony. Jeżeli którego tutaj nie używamy, zielonego nie używamy, aczkolwiek jest to... Tak, ale w oparciu właśnie o energię odnawialną. Tutaj to będzie kolejne źródło i my mamy podejście takie, że bazując na sytuacji bieżącej będziemy podejmować kolejne decyzje o kolejnych źródłach, jeżeli oczywiście okaże się, że te już będą wysycone i faktycznie rynek będzie rozwijał się zgodnie z przewidywaniami. Tutaj my opieramy przede wszystkim ten rynek na pojazdach miejskich, pojazdach ciężkich. Tu jeżeli chodzi o osobówki, to bardziej, no to przy okazji jakby. To chyba jeszcze trochę czasu musi minąć, prawda, żeby te samochody osobowe, wodorowe weszły do użytkowania takiego powszechnego. Dokładnie, to też nie jest nasz rynek docelowy, bo wiemy, że w pojazdach osobowych to klienci decydują, jaka technologia jest dla nich preferowana. No trochę tam przepisy też unijne za chwilę nam narzucą, bo tutaj już mamy strefy czystego transportu, te samochody spalinowe już niekoniecznie są dobrze widziane, także myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy tak, już no jeszcze, ja uważam, że jeszcze trochę lat upłynie, zanim jakby te spalinowe będą wypierane przez pojazdy elektryczne czy wodorowe. Mówię tutaj o osobowych pojazdach, dlatego że no to klient będzie preferował rozwiązania, czy to będzie pojazd elektryczny. Jeżeli nie potrzebuje jakby długich tras i może ten pojazd ładować w domu, no to jest to dobre rozwiązanie. Jeżeli jednak wymagane są jakieś długie trasy i właśnie gdzieś tam wjeżdżanie do centrum miast, gdzie zabronione będzie wjeżdżanie pojazdami spalinowymi, no to wodór będzie bardzo dobrą alternatywą i bardzo dobrym rozwiązaniem, bo czas tankowania jest porównywalny do tankowania
pojazdów na paliwa tradycyjne, na benzynę, na olej napędowy, bo to 3-4 minuty i mamy zatankowany pojazd osobowy. Natomiast no oczywiście to tak jak mówię, raczej nie koncentrujemy się na tym rynku. Uważamy, że jeżeli on ma powstać, to powstanie jakby przy okazji ta infrastruktura, którą budujemy, jest dostosowana do tego, aby pojazdy osobowe tankować. Ale naszym klientem jakby takim docelowym są pojazdy miejskie, ciężarowe, czy rozwiązania właśnie w transporcie kolejowym, gdzie inne rozwiązania niż elektryfikacja tutaj, czy elektryfikacja jest trudna do wdrożenia z przyczyn jakichś ograniczeń związanych chociażby z infrastrukturą czy z wymaganymi inwestycjami. No tak, już mieliśmy okazję jechać nawet pociągiem prowadzonym przez lokomotywę zasilaną wodorem, także fajne przeżycie. Polecam, może wejdzie kiedyś do powszechnego użytku. Czy macie już jakiś termin, harmonogram budowy tej instalacji w Szczecinie? Tak, to jest jakby cały harmonogram związany z fazą trzecią projektu Clean Cities. Przewiduje, że cały projekt zakończymy w 2027 roku, więc tutaj kolejne, przed nami kolejne takie 3 lata koncentracji na tym projekcie i chcemy po prostu, aby w tych miastach, czy w tych miejscach, gdzie zadeklarowaliśmy, że ta infrastruktura będzie dostępna, aby przyszli użytkownicy jakby równolegle też przygotowywali się do tankowania swoich floty pojazdów. Orlen założył sobie takie cele w strategii wodorowej do 2030 roku. No to już niewiele czasu zostało. Co jest takiego najpilniejszego do zrobienia i czy te cele są realne do osiągnięcia? Tak, tutaj jeżeli chodzi o nasze cele i taki główny cel, który jest jakby związany z wodorem, to nie jest tak naprawdę transport, tylko wykorzystanie wodoru odnawialnego, niskoemisyjnego jako czynnik dekarbonizacji naszych aktywów produkcyjnych. I tutaj mówimy o produkcji rafineryjnej, ale również produkcji chemicznej, czyli anwil i produkcja nawozów w oparciu o niskoemisyjne źródła, takie właśnie jak wodór. I dla nas kluczowym jakby wyzwaniem będzie dostępność tutaj źródeł odnawialnej energii, czyli energii w słońcu, wietrze, ale również w atomie, bo należy zaznaczyć, że to też jest niskoemisyjna energia i ta energia jest bardzo kompatybilna, jeżeli mówimy o zastosowaniu energii nuklearnej przy przemyśle, właśnie do tego, aby stabilnie podawać niskoemisyjne źródła energii dla potrzeb dekarbonizacji przemysłu. Więc tu największe wyzwania to są właśnie związane z budową tej infrastruktury, zarówno OZE, jak również produkcji wodoru w oparciu o proces elektrolizy chociażby wody, czy realizacja takich projektów jak produkcja wodoru z odpadów komunalnych w tak zwanych procesach waste to hydrogen. No te projekty wymagają takiej szczególnej uwagi, ale nie tylko ze względu na technologię. Dzisiaj takim wyzwaniem dla nas, takim nowym dla Orlenu, dla inwestycji, jest jakby przygotowanie tych inwestycji w sposób kompatybilny do istniejących regulacji czy pojawiających się regulacji unijnych, tak żeby te cele, które są na nas nakładane, można było realizować przez te inwestycje. Mam na myśli tutaj chociażby opomiarowanie tych instalacji, odpowiednie systemy optymalizacji czy po prostu połączenie źródeł OZE z produkcją wodoru w ten sposób, aby docelowo certyfikować produkty wodór czy paliwa chociażby syntetyczne, będące efektem tych procesów, finalnym produktem tych procesów, więc tutaj to jest takie nowe wyzwanie, zrozumienie regulacji, zrozumienie jak one przekładają się na biznes i w jaki sposób realizować inwestycje, aby no, później nie wpaść w pułapkę braku możliwości jakby wykorzystania w pełni tych inwestycji do realizacji celów nakładanych przez chociażby dyrektywy, takie jak dyrektywa RED III. O wodorze możemy rozmawiać godzinami, bo już mieliśmy takie doświadczenia. Ja pamiętam jeszcze kilka lat temu, jak zaczynaliśmy rozmowę o wodorze, o powstaniu Doliny Wodorowej, to mówiliśmy o tym jako o paliwie przyszłości. Tymczasem to już się dzieje. To już właściwie jest. Czy to oznacza, że te nasze tradycyjne benzyny bezołowiowe, czy oleje napędowe, czy gaz,
to przestanie w ogóle funkcjonować za jakiś czas? Ja uważam, że to jest długi proces. Jakby ten kierunek, ta transformacja energetyczna, czy chociażby właśnie budowa gospodarki wodorowej przede wszystkim, to nie jest sprint. To już jakby niektórzy eksperci podkreślają, że to jest bardziej maraton, więc musimy uzbroić się w cierpliwość i po prostu krok po kroku realizować poszczególne inwestycje, bo należy pamiętać, że przede wszystkim tutaj te bariery wejścia w te nowe technologie są bardzo wysokie, jeżeli chodzi o koszty. I dzisiaj powinniśmy się koncentrować przede wszystkim na pozyskiwaniu finansowań, które są dostępne w Unii Europejskiej. Jeżeli nie my, to skorzysta konkurencja i tutaj jakby będzie to generować dodatkowe wyzwania właśnie związane z konkurencyjnością chociażby naszych produktów, ale uważam, że jakby ten trend będzie długoterminowy i tutaj nie ma co się spodziewać, że w ciągu kilku lat nie będziemy widzieli dostępności benzyny czy oleju napędowego. To na pewno tak się nie zadzieje, to jest właśnie, tak jak powiedziałem, bardziej maraton, natomiast krok po kroku realizujemy w dłuższym terminie te projekty. Oczywiście chcemy być zgodni z wymaganiami, jeżeli chodzi o regulacje, tak żeby te produkty, które jakby produkujemy, niskoemisyjne, właśnie odnawialne paliwa, żeby one pojawiały się w naszym koszyku produktów, ale oczywiście również patrzymy na potrzeby naszych klientów, więc dopóki klienci będą potrzebowali oleju napędowego i benzyny, to do tego czasu my będziemy te paliwa mieli dostępne na naszych stacjach. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawą dla mnie i mam nadzieję, że dla naszych odbiorców również rozmowę. Ja również dziękuję. I zapraszam oczywiście na kolejne, bo ja myślę, że te tematy to nie są jeszcze wyczerpane tak do końca, bo wodór to olbrzymi potencjał i ogromne możliwości i już nie tylko pieśń przyszłości. Dziękuję bardzo. W moim studiu gościł Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych Orlen. Dziękuję bardzo.